bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam swoją kolekcję syntezatorów i keyboardów. Zapraszam. I oto moja kolekcja. To jest Yamaha DJX1. Jest to keyboard z sześciotrakowym sekwencerem do nagrywania utworów i z samplerem. Bardzo fajny instrument, ma 184 brzmienia i 100 rytmów. Drugą wersją tego instrumentu była Yamaha DJX2, tylko że tam było 70 rytmów i klawiatura była podzielona, część szara, część biała, potem znowu oktawa szara, potem znowu oktawa biała. I ten instrument jakby nie sprawdził się, nie zyskał popularności, ponieważ dla muzyków niepotrzebne były te bajery DJ-skie typu tam filtry, nie filtry i tak dalej. Natomiast dla DJ-ów niepotrzebna była klawiatura. Owszem, istnieje jeszcze tak zwany growbox i to już raczej bardziej tak się cieszyło zainteresowaniem DJ-ów. W każdym razie taki instrument, jak tu widzicie, powstał, jest i jeśli macie do wyboru jeszcze jedynkę albo dwójkę, to zdecydowanie polecam jedynkę, bo na niej naprawdę jeszcze można pograć, a na dwójce rzekomo jest trudniej. Przede wszystkim rytmów jest mniej. A to wprawdzie nie jest instrument klawiszowy, ale jest to bardzo dobry syntezator Korga, K-oscylator KO1. Ostatnio skomponowane utworki to właśnie robiłam na nim. Co mogę powiedzieć o tym instrumencie? On ma 100 brzmień, z tego 10 rytmów i 10 zestawów perkusyjnych. Reszta brzmień to są instrumenty typowo elektroniczne albo typowo takie akustyczne. Zachęcam Was do posłuchania moich utworków ostatnich robionych na K-oscylatorze. Tutaj mamy Casio SA46, jest on na baterię. W komplecie nie było zasilacza, on ma 100 brzmień i 50 rytmów. Nie jest to wprawdzie profesjonalny instrument, ale jako taka podręczna klawiaturka do podania dźwięku, czy po prostu jako taki szukacz pomysłów, sprawdza się doskonale. Tu jest kultowy instrument, bardzo fajny i bardzo ciekawy. Jest to Casio MA130. Ma 100 brzmień i 100 rytmów. Przy czym ma takie brzmienia, które już późniejsze modele i inne modele posiadanych przeze mnie instrumentów Casio już nie mają. Będę go prezentować niebawem. A tutaj mamy Casio CTK4200. 180 rytmów, 599 brzmień i 10 miejsc na sample. Można wprowadzać własne dźwięki z różnych innych modeli instrumentów, ewentualnie jakieś fragmenty muzyki granej na żywo, dźwięki instrumentów akustycznych. Świetna sprawa. Ten instrument bardzo fajnie działa i współpracuje z komputerem. Można na nim przetwarzać rytmy fabryczne, bo nie robić od zera, tylko przetwarzać istniejące rytmy fabryczne, przechowywać je w komputerze, a potem bez problemu wprowadzać je z powrotem do tego instrumentu. Bardzo ciekawie ten instrument radzi sobie z graniem midów wprowadzanych przez USB do niego z komputera. Także bardzo ciekawe ma możliwości. Jeszcze ma sześciotrakowy sekwencer do nagrywania utworów i ma dość fajny, rozbudowany tryb edukacyjny. A tutaj widzimy kolejny instrument, często mylony z zabawką przez osoby, które do mnie przychodzą, ale to absolutnie nie jest zabawka. To jest Korg Micro Arranger. Ma mnóstwo rytmów, ponad 300 rytmów i około 1000 brzmień, które można transformować w różny sposób. Ten instrument działa na kartę SD, można do niego wprowadzać style, rozszerzenie pliku STY najlepiej. To takie uniwersalne i można wprowadzać brzmienia, które teoretycznie można ściągnąć z internetu, ale to nie jest taka prosta sprawa. No w każdym razie możliwości ten instrument posiada.
Posiada też edytor rytmów, gdzie można rytmy od początku budować, oraz 16-trackowy sekwencer do nagrywania już takich poważniejszych produkcji muzycznych. Charakteryzuje się bardzo pięknym brzmieniem, ale jak na keyboard jego obsługę oceniam jako bardzo trudną. Niemniej jednak polecam każdemu, kto kocha piękne brzmienie. Znowu Yamaha, tym razem PSRE 433. Jest to nie taki całkiem zwykły keyboard, ponieważ ma pewne cechy, które ma wcześniej pokazana przeze mnie Yamaha DJX1, a mianowicie ma knoby i tak zwane DJ patterny, z których jakby można robić taką, powiedzmy, DJ-ską muzykę typowo. To taka trochę zabawkowa funkcja, ale generalnie bardzo, bardzo ładnie brzmi ten instrument, zwłaszcza DJ patterny i nowoczesne rytmy, ponieważ ten instrument, tak jak DJX1, jest robiony w zasadzie pod nowoczesną muzykę, aczkolwiek ten instrument w odróżnieniu od DJX1 posiada również rytmy przynależące do innych rodzajów muzyki. Ma walce, ma country, ma rock i hip-hop, ma różne jeszcze takie tam inne pianist styles. Ma tryb edukacyjny, czego nie ma Yamaha DJX1. Tryb edukacyjny trzykrokowy, metoda nauki YES. I jeszcze, co mogę tutaj dopowiedzieć, on ma 6-trackowy sekwencer do nagrywania utworów, tak jak to ma Yamaha DJX1, z tym, że nie ma samplera. Instrument współpracuje z pendrive'ami, ma również możliwość podłączenia do komputera za pomocą USB, takiego typowego dla drukarki, to host. Powiem tak, że jeśli chodzi o współpracę z pendrive'em, ten instrument na pendrive'ie może zapisywać utwory, style, może zapisywać też MIDI files. Natomiast jeżeli chodzi o przetransportowanie SMF-a do tego instrumentu, jest to możliwe wyłącznie przy pomocy komputera i kabla USB. No i oczywiście do tego jest dedykowane oprogramowanie, które można znaleźć na stronie Yamahy. A oto kolejny instrument z mojej kolekcji. Jest to Casio CT670. Ten instrument nieraz występuje na Allegro i widziałam go też na innych portalach służących do sprzedawania różnych przedmiotów. Powiem tak, że ten instrument, mimo bardzo niskiej ceny, naprawdę jest czymś wspaniałym. Ma naprawdę bardzo dobre analogowe brzmienia. Warto go kupić. Tylko trzeba po prostu dopilnować sprawy, żeby sprzedawca sprzedał nam sprawne urządzenie, prawda? Ten instrument jest w pełni sprawny i naprawdę daje dużo przyjemności z gry. Ma 100 rytmów, które same w sobie są już muzyką. Prezentowałam ten instrument, ma 200 brzmień. Mam możliwość przekształcania tych brzmień, zmiany ataku, długości, rozstrojenia kanałów prawego od lewego. Ten instrument fantastycznie nadaje się do nauki kompozycji, do nauki grania. To był praktycznie mój pierwszy instrument, na którym się uczyłam komponować muzyki, bo jeszcze miałam Casio MT240. A oto prawdziwy unikat, Panasonic SX-KC600. Bardzo rzadko go można spotkać. Instrument posiada 250 unikalnych brzmień, zupełnie innych niż Casio, niż Yamaha i Korg. Ma 100 rytmów, a tak właściwie to 90 kilka, dlatego że pozostałe numery to ustawienia metrum, różne akcenty. Instrument posiada multipady, tak jak wyższe modele Yamahy.
Ma stację dyskietek i bardzo szybko czyta SMF-y z dyskietek. Jest naprawdę bardzo przyjazny dla użytkownika, fantastyczny dla osób, które po prostu chcą mieć przyjemność z grania. A oto wspaniały syntezator Rolanda. Roland Juno G. Ma oczywiście tutaj pełno fajnych pokręteł, ma tutaj audiorejestrację i sampler ma wbudowany. Ma naprawdę imponującą ilość brzmień, które można edytować. Można tutaj nagrywać własne kompozycje, ponieważ instrument posiada 16-trackowy sekwencer i mikser, dzięki któremu możemy dobierać efekty. Bardzo dobry instrument dla twórców muzyki, bo dla osób występujących na scenie jest wersja typowo estradowa, gdzie pewne funkcje ułatwiające grę na żywo są po prostu łatwiej dostępne. Mam na myśli tutaj syntezator Roland Juno Stage. Jest to syntezator z dłuższą klawiaturą i troszeczkę inaczej ma rozpracowany interfejs użytkownika. PSR S900. Wspaniały keyboard, stacja robocza z 16-trackowym sekwenserem, 305 rytmów i no, powiedzmy nawet ponad 700 brzmień. Można tutaj robić i zapisywać własne brzmienia. Instrument jest bardzo przyjazny dla użytkownika, chociaż ma rozbudowane funkcje edycyjne. Można tworzyć własne rytmy, utwory, brzmienia. Jest to instrument typowo do aranżowania i tworzenia muzyki. Obecnie nie jest już produkowany, ponieważ zastąpiono go Yamahą PSR S910. W odróżnieniu od Yamahy PSR S900, Yamaha PSR S910 posiada możliwość odtwarzania plików MP3. Ten model, czyli PSR S900, ma rejestrator audio i utwory, które są za pomocą tego rejestratora nagrywane, są nagrywane w postaci wave'ów. Natomiast MP3 ten instrument nie czyta. Jeśli kiedykolwiek chcielibyście zamienić PSR S900 na PSR S910, to sprawdziłam to i powiem Wam, że rytmy, które na przykład są robione na tym konkretnie instrumencie, czyli na PSR S900, nie będą działać w PSR S910. To samo niestety dotyczy brzmień. Generalnie instrument służy do tworzenia muzyki z uwagi na 16-trackowy sekwencer i bardzo dobrze rozpracowany mikser. Świetnie też nadaje się dla wokalistów, ponieważ ma harmonizer wokalny i procesor efektów do niego dedykowany. To pięknie współpracuje wszystko razem w tym instrumencie, więc to jest tak naprawdę instrument do wszystkiego, i do grania, i do komponowania, i do występowania z wokalem. Instrument ma możliwość wyświetlania tekstów piosenek, czyli można dzięki niemu zrobić karaoke. Instrument może też wyświetlać partyturę. Z tego, co ja tutaj widziałam, to raczej bardziej linię melodyczną wyświetlał, ale no generalnie taka możliwość jest i to jest fajnie. Ten instrument ma możliwość podłączenia do internetu, o ile dokupi się specjalną przystawkę. Z internetu można do niego ściągać brzmienia, można też odsłuchiwać radia oraz utworów w formacie MIDI.
A to już ostatni instrument z mojej kolekcji. Korg Extreme. Triton Extreme dokładniej. Instrument ma niezliczone ilości bardzo pięknych brzmień, które można edytować w czasie rzeczywistym, tak jak w przypadku Rolanda Juno G. Można też je zapisywać po dokonaniu większej ilości przeróbek. Instrument posiada sampler oraz sekwencer 16-trackowy i procesor efektów. Można użyć jednocześnie 5 efektów, co jest naprawdę ewenementem. Jako jedyny posiada wyświetlacz dotykowy. Instrument fantastycznie sprawdza się jako narzędzie do tworzenia muzyki, ale też można grać na nim na żywo. Jest to obecnie już nieprodukowany instrument, a najbardziej zbliżonym modelem jest chyba Korg M3. Chociaż powiem tak, że Korg M3 ma dużo bardziej takie łagodne brzmienia, bardziej takie przytłumione. Natomiast Korg Triton Extreme ma brzmienia wyrazistsze. Ale kwestia wyrazistości brzmień jest do ustawienia. Bo jedni wolą brzmienia delikatniejsze, drudzy właśnie bardziej wyraziste. To jest już kwestia gustu. W każdym razie instrument jest naprawdę świetny. Naprawdę swego czasu był to topowy model. To już wszystko na dziś. Zapraszam do zadawania pytań, oglądania innych moich filmów, subskrybowania mojego kanału i podsuwania nowych tematów. Do zobaczenia!